Chciałbym bardzo serdecznie przywitać Pawła Jochyma i Krzysztofa Jesiotwicza, którzy są tutaj z nami. Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. W kolejnym odcinku podcastu pod nazwą Jak Wikipedia zmienia świat. Witam serdecznie Michała Buczyńskiego. Dzień dobry. I Łukasza Garczewskiego. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o początkach Wikipedii. E, właściwie, które są, no do, dosyć dobrze zbadane, bo nawet jest hasło w Wikipedii na ten temat. I można się z nim zapoznać oczywiście. No ale my będziemy rozmawiać o naszych wspomnieniach, o naszych e, jakichś emocjach z tym związanych. Opowiemy również o początkach Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które stało się organizacją, która wspiera wikipedystów. Na początku słyszeliśmy taki fragment sprzed 10 lat już, spotkania podczas święta urodzin dziesięciolecia polskiej Wikipedii. We wrześniu w Poznaniu się spotkaliśmy w, 2000, w 2010 roku. Tak? 2011, no tak, no bo oczywiście. <suszy konkret gry facial> I, mm, ale to można śmiało mówić, nie trzeba tak udawać. <gry parsley> Prowadzącego tak poprawiać. Trzeba, trzeba, to. tak. Trzeba mnie też poprawiać, oczywiście. Dobrze. Ja historią się za bardzo nie zajmuję. Tak bardzo mnie interesuje bardziej przyszłość. <gry> ale w każdym razie warto wiedzieć o tym, że mm, y, kiedy powstała Wikipedia, bo to jest dosyć znaczące. I, no i skąd się w ogóle wzięła? Bo, bo no jest to teraz dla nas bardzo ważny projekt, bardzo ważny dla wielu hmm. ludzi, dla całego świata właściwie jest to bardzo ważny tak. projekt. Nikt temu nie zaprzecza. A, a te początki są takie bardzo, bardzo, bardzo skromne, prawda? Tak nikt nie ogłasza, że o Wikipedia powstała, to teraz zgłaszajcie się i edytujcie. Jak to się, jak to się zdarzyło? Michał, powiedz może, jak, jak ty to pamiętasz? Ja dołączyłem do Wikipedii po już po paru, pierwszy, paru, pierwszych paru latach działalności. Natomiast Wikipedia, tak jak wiele rzeczy przyszła do nas z Ameryki, taka ciocia Wiki zaczęła się w styczniu 2001 roku jako taki malutki, niszowy projekt, próba stworzenia encyklopedii dla zabawy. Ale to już nie pierwszy taki projekt był, prawda? Wtedy. Nie był to pierwszy projekt zrobienia encyklopedii w internecie, ale po pierwsze taki dla zabawy. Bez napinki, bez nadzwyczajnych wymagań, gdzie losowi ludzie, po prostu, którzy mieli dostęp do internetu, wtedy to nie było takie oczywiste, mogli wejść na stronę i mogli zacząć pisać swoje własne hasła na wybrany przez siebie temat. Styczeń 2001 rok. No to przypomnijmy, może jak ten świat wyglądał wtedy, bo to tak trudno teraz skojarzyć, tak komórki właściwie się zaczynały po kilku latach dopiero funkcjonowania. Były tak. bardzo drogie e, kontakty przez telefon komórkowy. Internet w telefonie komórkowym, to chyba wtedy jeszcze nie, prawie nie było. To występowo. był w Matrixie, e, Nokia Communicator. E, <grym> tak. E, tak to... I trzeba było obowiązkowo nosić te czarne okulary takie. Tak, tak, tak. <grym> tak. E, no ale tak, świat wyglądał inaczej. E, na Brak pół... Facebooka, no, e, przede wszystkim, tak, powiedzieć. na, na półkach e, stały jeszcze papierowe Wtedy encyklopedie, które, królowały, królowały. Które tak? przez te 20 lat Wikipedia wyparła w zasadzie Już po 10 latach właśnie z rynku. Tak? Ale tutaj myślę ciekawe jest to, dlaczego dlaczego je wyparła. Głównie dlatego, że świat i rzeczywistość cały czas pędzi do przodu. I od zawsze problemem takich publikacji jak encyklopedia było to, że już w momencie wydania były nieaktualne. No bo to trzeba jeszcze napisać, to pisanie haseł trochę trwa. W międzyczasie świat idzie do przodu, więc jak już mamy gotową encyklopedię, to ona już jest wtedy mhm. nieaktualna. I Wikipedia jest Suplementy się dorabiały. Tak, tak. Popra raty, jakieś poprawki, tak. W tomie, tam ostatnim, jak już się alfabet skończył. Natomiast Wikipedia tego problemu nie ma. I ma. Tak, w sensie występuje i nie występuje. To znaczy, Wikipedia rozwiązała ten problem, mówiąc, że my jesteśmy ciągle, Amerykanie powiedzieli, work in progress. Czyli mhm. ciągle jesteśmy w trakcie poprawiania każdego hasła, co oznacza, że y, jeśli coś się wydarzy ważnego, no to prędzej czy później, im ważniejsze wydarzenie, tym prędzej y, ta zmiana w haśle zostanie odzwierciedlona. I mhm. w ten sposób y, to jest ta przewaga, która sprawiła, że, y, że takie tradycyjne wydawnictwa, y, kompletowane latami są w zasadzie, nie mają racji bytu już w dzisiejszym świecie. Mhm. No ja pamiętam jeszcze sprzed Wikipedii, właściwie taką, takie płyty, mhm. które zawierały Encyklopedię Multimedialną Microsoftu. Encardia na przykład, tak, Była. Było. Mhm. I były też PWN. -u. PWN mhm. było CD, potem były wydanie na DVD, tam były takie pierwsze animacje, pamiętam, jak wyglądał Kościół romański, takie. To mhm. było bardzo, bardzo proste, bardzo ciekawe, ale musimy też pamiętać o innych rzeczach, że te encyklopedie były bardzo trudno dostępne. Chciałbym przypomnieć, że połowa lat 90. to jest ta szara encyklopedia sześciotomowa, PWN-owska, mhm. i to była ta taka encyklopedia, już trochę okrojona, to była encyklopedia powszechna, zwykła. I nawet ona była stosunkowo droga. Ja jeszcze Nie ukrywamy, miałem taką czerwoną ludową. Och, to takie... To, wydania. To ja miałem przede wszystkim te, to, było czter, to była ta stara, szara, czterotomowa i granatowa, trzynastotomowa. Kiedyś wielka encyklopedia, mm -hmm, to mm. była ta trzynastotomówka, to mm -hmm. było 12 tomów plus suplement. No ale ona już była, powiedzmy w końcu lat 90 mocno zdezaktualizowana. To było tam 30 lat, czy ileś takiego e, różnicy. Ukazywało się też sporo takich komercyjnych wydawnic, no to też były komercyjne, tak. ale, ale pojawiały się takie niezależne od tych głównych nurtów encyklopedycznych. Zgadza encyklopedie. się. Były też encyklopedie tematyczne, różne źródła, ale przede wszystkim, to było po pierwsze trudno dostępne, to trzeba było zdobyć. Encyklopedie były wystawane, albo wyszukiwane przez wiele dekad w Polsce. Po drugie, to było drogie. Nie każdego było stać nawet na sześciotomową encyklopedię tą PWN-owską, a na początku XXI wieku wychodziła ta wielka, ponad 30-tomowa encyklopedia przez 5 lat, 2001-2006. W momencie, kiedy ona już się ukazała, to. Wydaje mi się, że my już mieliśmy na polskojęzycznej Wikipedii więcej haseł, niż ta Większa wersja objętość. papierowa. Mhm. No, oczywiście to, to nigdy się nie pokrywa jeden do jednego i tak dalej. Natomiast to były duże koszty dodatkowo kwestie praktyczne. To gdzieś musi stać, zajmuje, zajmuje, miejsce. Wtedy to jeszcze nie było takie oczywiste. No teraz, kiedy wiemy, jak wyglądają mieszkania, ile kosztuje metr kwadratowy tak i tak dalej, trzymanie dużego księgozbioru, kompletowanie tego przez, powiedzmy, młodego człowieka ze swoim pierwszym mieszkaniem, może kredytem hipotecznym, jest dodatkowo utrudnione. No i tutaj przyszła, przyszła taka Wikipedia która jest dostępna z różnych miejsc, jest też dostępna na przykład w szkole albo w biurze, na uniwersytecie. No i nie trzeba ze sobą nieść na przykład w toczce kilku tomów encyklopedii, albo do wózku wieść 30 tomów. Proszę tak. sobie wyobrazić, gdybyśmy chcieli na przykład chodzić z tą encyklopedią w wersji papierowej. A m, tak, to. To, to byłoby takie z takim wózkiem. No bagażowym. dzisiaj to wszystko mamy w komórce właściwie. Wtedy to nie było do, nie, nie do pomyślenia, właściwie, chyba, nawet na początku. Mm -hmm. Chociaż ona się świetnie wpasowała w, to, w ten rozwój e, takiej mobilności i takiego e, korzystania z Wikipedii również w ten sposób, prawda? To, to, jest, to jest coś niesamowitego. No nikt nie wiedział, że tak się rozwinie, że tak, że tak będzie. Od razu wszyscy mówili: e, to będzie śmietnik i w ogóle, tak mm -hmm. na początku. Mamy zresztą tutaj takie nagrania towarzyszące, ja takie będę wplatał, jeszcze nie wiem, w które momenty, mm -hmm. ale chcemy, żeby te nagrania archiwalne sprzed 10 lat zaistniały podczas tej audycji, żebyśmy poczuli tych twórców polskiej Wikipedii tutaj koło nas, jak gdyby. Także z będę je tutaj umieszczał w audycji, żeby sobie przypomnieć i będą nam ci twórcy towarzyszyć, Krzysztof Jasiotowicz i Paweł Jochem. Pozdrawiamy A my, serdecznie. To A my porozmawiamy dalej, może, no dobrze, ale była Wikipedia, ale wcześniej była Nupedia. Tak, była Newpedia, New um, czyli jakaś nowa encyklopedia. No to jest jak gdyby trochę geneza, tak? Powstania Wikipedii. Tak, tak, to była. Bo się nie udała. Nupedia. Pierwsza próba, mhm. tak. To była próba zrobienia takiej prywatnej inicjatywy, encyklopedii w internecie, pisanej przez specjalistów, weryfikowanej ekspercko. Czyli takim modelem tradycyjnym, tak, tak, mhm. jak, tak jak jest pisana, czy tak jak byłaby pisana encyklopedia papierowa z tym, że w internecie cyfrowo. Tak, już były pewne różnice, to znaczy była ta zasada internetu, czyli nie jesteśmy encyklopedią papierową. Sama Newpedia wydaje się, że zakładała to, że te artykuły, hasła będą znacznie większe, encyklopedyczne niż w normalnej papierowej encyklopedii, więc będzie można się trochę bardziej rozpisać. Natomiast model powstawania był bardzo bliski temu tradycyjnemu. No i to nie zadziałało. Nie zadziałało z, może z różnych powodów, ale przede wszystkim okazało się, że bardzo trudno jest od razu uzyskać i przekonać wszystkich do opublikowania jakby skończonego dzieła. Podczas gdy zrobiono trochę na boku i trochę dla relaksu, Wikipedia. Nawiązujące do y, hawajskiego WikiWiki, wówczas to był taki pojawiający się trend w internecie, stron internetowych, gdzie każdy mógłby je redago redagować, współredagować. Tak no, stronę to się czyta po hawajsku Wiki czy Wiki? Znaczy Amerykanie wymawiają to Wiki, a oni mają chyba najbliżej do tych Hawajów, tak. a więc podejrzewam, że tak. Natomiast ja po polsku mówiłem Wikipedia. A, brońmy tego W. <noise> um, więc. To oprogramowanie WikiWiki Wiki w założeniach miało dawać częściową kontrolę każdemu czytelnikowi, który staje się współredaktorem. A I na tej zasadzie stworzono tę encyklopedię. I po pewnym czasie okazało się, że w sytuacji, kiedy dowolna osoba może dać mały kawałek od siebie, nie musi przychodzić z wielkim esejem albo z czymś super dużym i wspaniałym. W ten sposób budowa idzie znacznie szybciej. Mhm. Pierwotne założenie w ogóle było takie, że Wikipedia, tak jak Michał mówił, ten, ten projekt powstały, powstały czy stworzony dla zabawy, miał być takim przejściowym stanem, z którego, taką przechowalnią, z której y, najlepsze hasła będą przenoszone do tej właściwej encyklopedii internetowej, czyli Nupedii. I wtedy mieli je weryfikować właśnie I wtedy profesorzy. Miała, tak, ten... w, wtedy miała, miała zachodzić weryfikacja. I właśnie na, tej, na, tej, na tym elemencie weryfikacji, ale też tak jak tutaj Michał mówił wcześniej, weryfikacji kompletności hasła, Nupedia się niestety, czy, czy może stety wyłożyła, ponieważ bardzo szybko okazało się, że em, eksperci, będąc bardzo zajętymi ekspertami, i, i niekoniecznie poświęcający mi swoją pasję tworzeniu czy, czy i czas po tworzeniu tej internetowej encyklopedii. No, działają znacznie znacznie wolniej, niż skoncentrowany nad tym tłum pasjonatów, którzy robią to w wolnym czasie po pracy po, po zajęciach w szkole. A efekty były lepsze po stronie tej właśnie, Przechowalni w pierwotnym założeniu. I, I właśnie przez to projekt Nupedia został dość szybko zarzucony i oddaliśmy ten element weryfikacji tworzącej, procesom tworzącej takim. Się społeczności, procesom tak? takim, właśnie tak. Opartym o społeczność, czyli weryfikacji przez, wzajemnie przez edytorów czy redaktorów. Mhm. Czyli coś, co wydawało się absurdem, nagle przegoniło swój, tak. swój, jak gdyby, projekt, do którego miało być przeznaczone, tak? I zaczęło się błyskawicznie rozwijać. Dlaczego? No to trzeba by było już socjologów zapytać, tak? No bo to jakieś takie, no taki dziwny, dziwny ruch, prawda? No bo ludzie pracowali za darmo, ale wiesz co? To... Nie jest jakoś, w sensie... No, może, kopiec kościuszki by... powstawał w ten sam sposób, tak? Ludzie przynosili ziemię i nagle tak, jest kopiec kościuszki. Ale myślę, że trochę z innych, z, z innych powodów. Um, jeśli chodzi o, o taką psychologię, Pracy i w ogóle wysiłku, no to ja tutaj zawsze chętnie sięgam do Daniela Pinka, który jest autorem książki Drive. Chyba jest polskie tłumaczenie, ale nie, nie wiem jak, jak to zostało przełożone. W każdym razie on tam mówi o trzech, jakby, elementach, trzech najważniejszych elementach motywacji do wykonywania mm -hmm. jakiejkolwiek pracy czy wkładania wysiłku. Tak? I to jest po pierwsze Samodzielność czy niezależność. Im bardziej jesteśmy w swojej pracy e, niezależni, im więcej zależy od nas, z tego co robimy i jak robimy, tym jesteśmy bardziej zmotywowani. Więc to jest pierwsze niezależność. E, drugie to jest poczucie mistrzostwa. Piękno to nazywa mastery e, czyli e, takie wrażenie wewnętrzne, że jesteśmy coraz lepsi w tym, co robimy. E, I ono może. Być pochodzić z wnętrza nas, albo może być tak zwanym feedbackiem, który dostajemy od innych. Mhm. Czy to kolegów, koleżanek wykonujących podobną pracę, czy też, czy też od odbiorców tej, tej, tej naszej roboty, więc dwa, to jest poczucie mistrzostwa, i trzy to jest poczucie misji. Czyli dlaczego ja robię tę pracę. I zobaczcie, że Drodzy słuchacze, że wszystkie trzy te punkty Wikipedia wypełnia idealnie. Mhm. Jest niezależność i samodzielność, bo mogę sobie wybrać dowolny temat i na ten temat pisać. Jest poczucie mistrzostwa, bo mogę pisać coraz lepiej. Są różne nagrody, które społeczność sobie wzajemnie przyznaje: czy to medale, czy, czy status dobrego artykułu, czy takiego już porządnego, porządnej monografii niemalże na, ten, na na dany temat. No i jest poczucie misji, ponieważ Wikipedia jest dla każdego, jest źródłem wiedzy, wolnej i dostępnej dla, dla wszystkich, nie? Więc budujemy wspólnie coś, mhm. coś ważnego. I te trzy elementy, jak się złożą razem, to motywują, no, przepięknie. Oczywiście nie każdego. Nie, ale tych, którym coś tam w duszy zagra, jak usłyszą ten pomysł, mhm. to, to, to powoduje, że, że będą pisać dalej i będą się tym cieszyć. Mhm. Mhm. A jak powstała polska Wikipedia? Bo dosyć szybko. Tak. Um, polska Wikipedia powstała we wrześniu 2001 roku. Mm, koledzy mm, będący wtedy na tej globalnej, jednej czy anglojęzycznej Wikipedii poczuli, że jest miejsce i potrzeba stworzenia edycji w języku polskim, więc ją po prostu zaczęli. Zaczęło się banalnie po prostu z znalezieniem Mówi Paweł Jochym. Projektu Wikipedia i zauważeniem, że polska wersja tego projektu byłaby pożyteczna, a wtedy było bardzo łatwo założyć nową wersję językową, wystarczyło po prostu Dodać jeszcze jeden link językowy i, e, i zacząć pisać. E, także to tak naprawdę nie było aż takie, aż takie dziwne. Tak naprawdę trudno to było napisać 800 tysięcy haseł. E, I my to w sumie mieliśmy z tym bardzo niewiele wspólnego. I to jest też część tej wspaniałej niezależności, którą daje, dawała w pierwszych latach w mm. sposób niewyobrażalny e, Wikipedia, ponieważ wikipedyści tak o sobie mówią nie tylko wybierają sobie, o czym będą pisać, nie będą tylko sobie wybierają, na jakiej podstawie będą o tym pisać, w jakiej kolejności i tak dalej, tak dalej. Ale też wybierali swoje własne zasady. Zasady oceniania tych kasów, zasady kto będzie decydował, w jaki sposób będzie decydował o tworzeniu, usuwaniu treści, o wybieraniu tych, którzy decydują i tak dalej, tak dalej. Budowanie całego tego systemu zasad. Na przykład, o ile jeszcze w wersji anglojęzycznej był Cały czas dostępny y, główny twórca, fundator. Mhm. W Wikipedii, który mógł doradzać i wskazywać różne rzeczy, ale nawet on bardzo wiele rzeczy zostawił społeczności, która poszła w pewnych kierunkach w trochę innym kierunku niż on sam proponował. Mhm. Brawo dla niego, że zaufał tak społeczności i jej, mhm. jej przewidywaniom. To już w takich innych językach jak na przykład polski, gdzie nie było żadnego bezpośredniego takiego połączenia. Z bazą, no to już te zasady, wewnętrzne reguły, sposób działania był już naprawdę tworzony bardzo, stosunkowo bardzo dowolnie hmm. przez tych ludzi. A więc tutaj niezależność była gigantyczna. Mhm. Ale przypomnijmy, że to 2001 rok to zamachy na World Trade Center. Tak, to zamachy na World Trade Center w ogóle odgrywają ważną rolę. W życiu tej społeczności, ponieważ na początku powstała nawet osobna wiki poświęcona jakby wspomnieniom i rzeczom związanym w ogóle z tymi zamachami. Ona w pewnym momencie mm -hmm. została zarchiwizowana, natomiast był taki osobny projekt w ogóle poświęcony tym zamachom. Nie wiem, Łukasz, czy to. Tak, to... pamiętam, że to, to był taki. Jak, jakbyśmy sobie wyobrazili Wikipedię tylko o. Um, osobach, mhm. które w tych w zamachach zginęły. Czyli taki leksykon, um, tak. Tak. Mhm. I, um, I to zostało jakby celowo oddzielone, dos, dostało swoje własne miejsce, no dlatego, że um, to miał być taki cyfrowy pomnik. I te osoby, które niestety w, w tej tragedii zginęły, no nie zawsze były jakby nie, niekoniecznie kwalifikowałyby się do takiej encyklopedii w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale yy, było, jakby była potrzeba i było poczucie, że to jest coś, co chcemy, czy to, co nasi amerykańscy koledzy i koleżanki chcieli upamiętnić w ten sposób, więc właśnie do tego wykorzystano ten sam mechanizm E, który dziś służy do, do, do dalszego rozwoju Wikipedii. Mhm. Od strony technicznej to, to było powiedzmy troszeczkę przepychania się, bo to, e, to, to programowanie, które wtedy e, e, zasilało w Wikipedię, to był taki skrypt w Perlu, który w zasadzie nadawał się, m, jako nie wiem, kara czy coś takiego. To, to, to jest język generalnie write only, w związku z czym dość boleśnie się go poprawia po kimś innym. No i w zasadzie okazało się pierwszego dnia już, że wersja, którą używa Wikimedia, znaczy Wikipedia wtedy a, a angielska, w ogóle się dla nas nie nadaje, bo nie da się używać polskich liter. Polonizacja. W zasadzie nie da się zrobić jej w sposób jakiś taki regularny. W ogóle gdybyśmy zaczęli pisać wewnątrz angielskiej, to prawdopodobnie dość poważnie uszkodzilibyśmy bazę, dlatego że litera EU była końcem rekordu. Znaczy oni rzeczywiście dość kawaleryjsko sobie podchodzili do. Do tego, jak używają różnych znaków. W ogóle, nie, no, łaciński alfabet istnieje, wszystkie reszta to nie, no, gdzieś tam ktoś pod moskwą EU używa. Po co. E, no, to się oczywiście zmieniło z, z czasem, ale, e, ale to w zasadzie wymusiło użycie tego rozkosznego pudełka pod biurkiem, e, no, bo nie było innego wyjścia, tak naprawdę. E, potem rzeczywiście zrobiły się. A może nie tyle przepychanki, co, co ja po kilku tygodniach dostałem grzeczny, acz bardzo stanowczy list od, od prawnika Jimbo, że no, bardzo ładne, to wszystko co robicie, wszystko jest fajnie i, i, i w ogóle i gratulujemy, ale musicie przestać, <grywka> bo nazwa Wikipedia jest nasza, zresztą słusznie, no i albo się włączycie w projekt, no albo musicie zmienić nazwę. No i potem jakieś kilka tygodni to były negocjacje między mną a, a Jimbo w gruncie rzeczy, plus dyskusje rozliczne między w sumie w małym gronie, bo to przecież wtedy nie było dużo ludzi. Nad tym, czy się odłączamy, czy. Stąd się wzięła zresztą nazwa. Żeby nie, nie powodować konfliktów, żeby nie, nie, nie zaostrzać sytuacji. Myśmy po prostu na wszelki wypadek zmienili nazwę na, na Polską Wolną Encyklopedię Sieciową. Polska Wikipedia obchodziła dziesięciolecie 10, 10 właśnie. W 2011 mm -hmm. roku. Te fragmenty, których tutaj słuchamy, właśnie pochodzą z tamtego spotkania. Też zastanawialiśmy się wtedy, co będzie za 10 lat. No jeszcze 10 lat pełne nie minęło, ale no już można powiedzieć, że przetrwała Wikipedia, bo wtedy były takie wątpliwości, chyba. Jesz jeszcze po 10 latach mieliśmy pytanie, czy Wikipedia przetrwa następne 10 lat. To ciekawe, prawda? Bo teraz wydaje się to takim już bardzo mocno zakorzenionym w, w, jak gdyby w życiu społecznym całego świata, całej, całej populacji ludzkiej czymś wspólnym i czymś no, takim niezbywalnym i takim no, takim oczywistym, że jest i że będzie. Mm. Że to jest mm -hmm. taka podstawa. Zresztą w dobie dzisiejszych fake newsów, z którymi walczymy na różnych innych portalach społecznościowych, Wikipedia. Jak gdyby pierwsza doświadczyła takiego, te, takich prób schakowania, zakłamania, przekłamania, zmiany rzeczywistości, wprowadzenia jakichś błędów do niej. I chyba jako pierwsze medium społecznościowe obroniła się przed tym i znalazła mechanizmy, żeby, żeby się przed tym bronić, teraz dopiero media społecznościowe. Um, inne, może nawet bardziej popularne mm -hmm. e, są e, jak gdyby atakowane właśnie też przez, przez, przez ten, ten problem e, i, i wydaje się, że Wikipedia może teraz służyć jako przykład, ale mało ludzi postrzega Wikipedię jako medium, jako, jako społecznościówkę, prawda? Tak, tak, bo to Mogła być osobna audycja na ten temat, ale... Y to, to trochę wynika z tego, że ta społeczność, która tworzy Wikipedię, jest trochę na zapleczu. Ja często y, używam takiego porównania do, do, do takich średniowiecznych mnichów, którzy sobie siedzą w tym takim ciemnym skryptorium y, i dzielnie tam. Na swoich literka klawiatur klawiaturach, literka po literce, e, tworzą tę treść, e, natomiast na zewnątrz widać tylko ten produkt końcowy. W związku z czym gdzieś tam w głowach, pewnie nie wszystkich, no, ale jakiejś tam części e, czytelników jest to że, to, że to każdy może, ale czy na pewno każdy? Czy, czy nie trzeba być jakimś redaktorem? No ja przecież nie jestem redaktorem, więc, więc to nie do mnie, tak? Mhm. Um, i, I ten element e, tego, że tak, że to naprawdę każdy, że każdy może po, po, poprawić tę rówkę, że to zajmuje, e, prawda, kilkanaście sekund dodanie przecinka, czy poprawienie, e, poprawienie błędu e, w dacie na przykład. No, jeśli chce się stworzyć hasło od zera, no to wiadomo, jest, jest mhm. to więcej pracy. I, I myślę, że jeśli o czymś po tych 20 latach ciągle musimy mówić, to właśnie o tym społecznym czy społecznościowym charakterze Wikipedii ciągle musimy mówić i przypominać i zachęcać do, do współtworzenia. Bo powiedziałeś, Borys, że to jest oczywistość, że Wikipedia istnieje i będzie dalej istnieć. Ja jestem z natury optymistą, więc też się zgodzę, ale mam pewne wątpliwości, bo mhm. Wikipedia w Polsce y, tak super aktywnie tworzy setka, może dwie setki ludzi, jak, zależy jak policzyć. Mhm. Y, to nie jest dużo jak na 38 milionowy kraj plus Polonia, y, jak na źródło wiedzy dla takiej ogromnej masy ludzi. Więc jeśli, jeśli z 38 milionów aktywnie wybiera tą aktywność 200 osób to czy wszyscy cała ta Aha. dwusetka łącznie z nami jak tu siedzimy nie może kiedyś wpaść pod jakiś bardzo duży rozpędzony tramwaj no Pewnie może. No na szczęście jesteśmy trochę rozproszeni. No, tak, to trochę pomaga. Ale y, rozumiecie, nie? Że, tak, y, tak, że, tak. że to mhm. powoduje, że, że y, im więcej nas będzie i im więcej naszych słuchaczy się też przyłączy y, do tego wspólnego dzieła, tym Wikipedia będzie lepsza dla wszystkich i tym będzie trwalsza. Mhm. Właśnie. No, ale to przypomniałeś to, że... trochę też. Y, Obawy sprzed właśnie 10 tak. lat, że gdyby wikipedyści się starzeją i że nikt już nie chce teraz edytować kodu mhm. źródłowego, bo to jest bardzo skomplikowane, bardzo trudne i to jest tak. bardzo hermetyczny język. Mhm. I, no ale wtedy też nastąpi, zaczęły następować pierwsze zmiany w kierunku tego, żeby było to łatwiejsze, żeby ten interfejs Wikipedii mhm. służył każdemu i żeby, żeby właśnie ta liczba. Edytorów aktywnych nie spadała tak drastycznie i chyba udało się tę tendencję złą zatrzymać. Jak, jak, jak to oceniasz, Michał? Udało nam się to trochę wypłaszczać. Moja pierwsza myśl, kiedy zadałeś pytanie, czy, czy ta Wikipedia będzie, to, to na pewno będą ją czytać, ale pytanie, właśnie, czy będą ją pisać. Przez te, przez te wszystkie lata. Mówi Krzysztof Jasiutowicz. Przez te 10 lat zastanawiam się, co powoduje to, że. Ktoś staje się wikipedystą, a ktoś inny po prostu albo tylko czyta, albo stwierdza, że to nie warto jego czasu, żeby się zajmować jako edytor. I wiadomo, że tego, Bardzo typu, częsta tego, typu, tego typu pytania stawiało sobie wiele osób w Wikipedii. Za pomocą różnych ankiet, badania, badania zachowań czy, 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 czy zapatrywań wikipedystów starano się na to odpowiedzieć. Nie wiem, czy, czy, czy uzyskaliśmy jakąś dobrą, dobrą odpowiedź na, na to pytanie. Ja dla, dla swoich potrzeb. Uważam, że tym, co mnie przyciągnęło i, i uważam, że też bardzo, bardzo wielu innych, no to jest po prostu fan, to jest po prostu coś, co sprawia nam satysfakcję. Wiadomo, że, że te motywacje, które stoją za, za za włączaniem się poszczególnych ludzi, mogą być różne i, i ale tym niemniej jednak yy, najistotniejsze jest to, że uczestniczy, że daje to satysfakcję i uczestniczy się w czymś wartościowym. Uważa się, że ten czas poświęcony na Wikipedię jest, nie jest czasem zmarnowanym, że, że tworzymy coś wartościowego i że, że jest, to, yy, jest to rzecz, która, która jest w trakcie tworzenia i że, to, że, że te niedostatki, które, które są i które widzimy, czy które inni nam wytykają, są tylko motywacją do dalszej pracy. Ja, ja się całkowicie zgadzam, że Wikipedia jest tu całe lata świetne przed wszystkimi chyba innymi e, mediami społecznościowymi, e, ale z, z konkretnego powodu właśnie przez społeczność. Mhm. Bo te rozwiązania, o których Michał e, mówił, i te nasze sposoby radzenia sobie z e, wprowadzonymi błędnymi. Celowo bądź przypadkowo informacjami, ale też z brakiem obiektywizmu. One wszystkie opierają się o to, że y, tych dobrych, czyli tych wikipedystów, którzy, którym na sercu leży budowanie y, y, zasobu wolnej wiedzy dla wszystkich, to ich jest więcej niż tych. Y, Sotników, wandali mhm. i ludzi, którzy chcą wprowadzać błędy do y, naszych no tak. zasobów. Ja ze swojej strony chciałbym Wam bardzo podziękować, ponieważ Wikipedia była i jest częścią mojego życia. Sprawiała mi bardzo wiele satysfakcji. Uważam to za, y, od samego początku uważałem to za, za fantastyczny projekt. I y, y, nie zdawałem sobie tylko sprawy, nie przewidywałem tego, że to może się stać tak szybko, że ten postęp, że te osiągnięcia, które, które mamy obecnie, uda nam się w, w tak krótkim czasie. W 2001 roku na pewno nie wyobrażaliśmy sobie, że za 10 lat będziemy w tym miejscu, i na pewno jestem optymistą i uważam, że Wikipedia, polska Wikipedia, jest. W, w dobrym miejscu, w dobrej pozycji, wiadomo, że widzę też pewne niedostatki i widzę jak wiele musimy jeszcze zrobić. To co uważam, że i zawsze uważałem, zawsze starałem się ludzi przyciągać do projektu, tych, którzy przyszli zatrzymywać i uważam nadal, że te wyzwania, które przed nami stoją, wymagają Nowych wikipedystów, że, że potrzebujemy coraz więcej rąk do pracy, coraz więcej mądrych, otwartych głów, ludzi, którzy chcą się zaangażować w, w taki właśnie projekt, który no, stał się teraz wróż, jakby powiedzmy, w, w pejzaż internetu, a, a więcej stał się takim synonimem. Dostępu do informacji, że Wikipedia, ten sukces Wikipedii wydaje mi się, że po części jest, wypełnił pewną, pewną potrzebę, która, która zaistniała wśród milionów ludzi na świecie to znaczy potrzebę dostępu do jak najszybciej, jak najszybciej, jak najbardziej, Pożytecznej, jak najszybszej informacji, że ta informacja. Ta potrzeba informacji, dostępu do informacji, które nie, nie, nie zapewniały inne media, czy wydawnictwa, czy, czy inne encyklopedie. Wikipedia Wikipedia bardzo dobrze tą, tą rolę spełnia. Wikipedia próbuje i od co najmniej tych dziesięciu lat, tak chyba mogę powiedzieć, pięciu, dziesięciu, raczej jej się udaje być tym pierwszym albo jednym z pierwszych źródeł informacji na w zasadzie dowolny temat. Co przyciąga osoby, które chcą tam swoje poglądy pokazać, ale przed nimi stoi ściana w postaci tych ludzi, którym zależy nie na pokazaniu. Tego poglądu czy tamtego poglądu, tylko na y, obiektywnym, neutralnym oddaniu rzeczywistości. A teraz to, co dzieje się poza Wikipedią, w innych zakątkach internetu, to nie jest próba y, zmiany autorytatywnej tej właściwej y, wersji informacji na dany temat, tylko jest to produkcja informacji szytej na miarę pod tezę. Nieważne gdzie. Mhm. Na jakimś niszowym portalu, który może wygląda na poważny, ale został stworzony wczoraj. Y I tam, hulaj dusza, piekła nie ma. Teraz taką informację y zweryfikować. No, portal tego sam nie zrobi, bo im na tym nie zależy. Wręcz przeciwnie, oni chcą więcej. Tego przechyłu w jedną kontrowersji. Mhm. Tak. Więcej kontrowersji, bo to jest czytane, to jest. Tak, więc. Klikane. Więc obowiązek czy jakiś taki. potrzeba weryfikacji spada na platformy dystrybucji, czyli na właśnie serwisy społecznościowe, które w takim znaczeniu jak Wikipedia społeczności nie mają. Bo nie mają tego muru, mhm. którym zależy na. No na, na czym? Jak bym to miał nazwać? No, utrzymanie jakości Facebooka? Wręcz przeciwnie. Mają społeczności, którym zależy na promowaniu swoich własnych um, przekonań, uprzedzeń, mm. i, błędów. No, ale też zupełnie inna misja jest Facebooka, której może nawet nie znamy, a inna misja jest tak. Wikipedii, prawda? I to tak. chyba stąd się bierze ta, ta olbrzymia przepaść właściwie można powiedzieć pomiędzy tak. tymi komercyjnymi o, ogólnie rzecz biorąc Mediami społecznościowymi, a tymi budowanymi przez, przez społeczność. Tak. No ale jeszcze jedna rzecz w historii tej dwudziestoletniej prawie już Wikipedii należy zaznaczyć. To jest to, o czym też mówili 10 lat temu Paweł Jochym i Krzysztof Jasiutowicz, że oni pierwszy raz się spotkali w Poznaniu. Natomiast wikipedyści nie pierwszy raz spotkali się na żywo dopiero wtedy, spotkali się wcześniej, żeby założyć stowarzyszenie. Tak. I powstało stowarzyszenie Wikimedia Polska. Jak ono powstało? To był też jakby wynik ewolucji polskiej wikipedii jako no, bytu w internecie. Pierwszy, jeden z pierwszych problemów, który się z, zrodził no z tego, że już byliśmy dojrzałym serwisem i mieliśmy pewną, pewien zasób haseł i zaczęliśmy się w tych wynikach wyszukiwania tam na, na topowych miejscach pojawiać, pojawiło się zainteresowanie, no, najpierw czytelników, ale zaraz potem mediów, co to jest? Darmowe, tworzone przez jakiś losowych ludzi, zupełnie za darmo, a może ktoś to finansuje. Jak to pisać? To mhm. dziennik, dobry dziennikarz, taki temat, no, jakby będzie próbował zgłębić. I teraz wikipedyści, większość wikipedystów, na Wikipedii jest po to, żeby pisać hasła. I to jest ten element, który ich bawi, motywuje. Gdzieś tam w tym się wspomniają, a nie są na Wikipedii po to, żeby odpowiadać na pytania jakichś losowych dziennikarzy. I w 2005 roku, w zasadzie trochę, trochę wcześniej, a nawet no, te, tych, tych pytań i jakiejś takiej potrzeby um, posiadania. Um, zewnętrznej reprezentacji, zewnętrznej względem Wikipedii, czyli takiego mhm. głosu, który mówi o Wikipedii do tych osób, które nie siedzą z nami w środku. Mają pytania do Wikipedii. Mhm. Tak, mają pytania do Wikipedii. To niekoniecznie tylko w, do dziennikarzy, ale też do czytelników e, w ogóle. E, I do instytucji, które gdzieś tam chciały na, nawiązać e, współpracę. Pojawiła się potrzeba, żeby taki a organizm zaistniał. Mhm. No i właśnie dlatego w 2005 roku w Krakowie zostało powołane Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Ty tam przez... byłeś, chyba, tak? No, tak, tak, byłem. To było w takiej Krakow w piwnicy krakowskiego hostelu. Takie mieliśmy wtedy e, skromne warunki. E, I e, no i tam żeśmy. W, Zbiorowo, grupowo. Nie pamiętam, ile wtedy było. No, musiało nas być więcej niż 15 osób, um, ale myślę, że to była większa grupa, tak jak przypominam sobie ten obraz, który mam w pamięci. Mogło być jakieś 30 osób, wszyscy wikipedyści. Um, no to tam ustaliliśmy, jak to ma działać, uchwaliśmy statut i wybraliśmy, wybraliśmy władzę, a ja miałem, być, miałem przyjemność być prezesem przez pierwsze dwa lata działania Stowarzyszenia. Mm -hmm. No i jak oceniasz rozwój stowarzyszenia przez te lata? Bo chyba się bardzo, bardzo zmieniło. Bardzo się zmieniło. Tak. To, to jest. To jest myślę. Jakieś świadectwo nośności i trwałości tej idei, na którą wszyscy pracujemy. Że stowarzyszenie trwa i robi coraz więcej na rzecz. E, zarówno na rzecz wikipedystów, ale też e, na rzecz w ogóle wolnej wiedzy dla nas wszystkich w Polsce i jej e, rozwoju. E, powiem tak, no jak zaczynaliśmy, to, a, no to główną funkcją było właśnie raz na jakiś czas odbieranie telefonów od e, dziennikarzy, rozwiązywanie jakichś prostych takich nieporozumień medialnych, e, czasem śmiesznych. I to były, to były początki. Natomiast dzisiaj równolegle prowadzimy, myślę, że mogę powiedzieć, kilkanaście projektów różnej wielkości, w różnych polach tematycznych od współpracy z muzeami i uniwersytetami, bibliotekami. A, przez edukację aż po wsparcie integracji i rozwoju samych wikipedystów i zachęcanie oczywiście też nowych, nowych osób do a, współtworzenia Wikipedii. Także a, przez te 15 lat istnienia Stowarzyszenia Wikipedia, Pols Wikimedia Polska <grywka> a, zmieniło się w zasadzie wszystko. A, i, I stopień profesjonalizacji, i, i, i pole działania, nie? zakres działania. A to wszystko możliwe jest no, dzięki Polakom i Polkom, którzy nas wspierają swoim biednym procentem co roku odpowiadając na wyzwanie w postaci banerów na Wikipedii. I za te Pieniądze z jednego procenta możemy potem cyfryzować dzieła, spotykać się po to, żeby tworzyć Wikipedię w coraz lepszy sposób i integrować tą społeczność, tak żeby ten nasz mur, o którym wcześniej mhm. było, był coraz, coraz lepszy. Michał, ty 10 lat temu, podczas tego spotkania w Poznaniu, mhm. pytałeś właśnie Pawła Jochyma i. Krzysztofa Jaswicza, jak widzą Wikipedię za 10 lat. Ja bym dzisiaj to pytanie do ciebie przewrotnie skierował. Co ty myślisz? Jak to? Co, co za 10 lat będzie z Wikipedią? Mhm. Bo chyba po tym pytaniu sprzed 10 lat nie mamy wątpliwości, że za 10 lat będzie istnieć Wikipedia. Będzie istnieć, ale jaka? Jeszcze cały czas jestem zafokusowany na um, tej historii y, Łukasza, bo y, tak się też właśnie cofnąłem do tych takich czasów pierwotnych. Mm -hmm. A dla mnie m, pierwszym takim dużym spotkaniem z wikipedystami bo wcześniej mogłem ich zobaczyć w Warszawie m, było, był, był drugi była to drugi zlot to była bodajże pierwsza konferencja tego stowarzyszenia we Wrocławiu i to też były takie czasy wiesz katakumbowe to mm. znaczy spanie na podłodze spotkanie się w jakimś ogrodzie pan w ogóle wiesz m, 2006 rok 2006. Hmm. 2006 rok więc to była, tak, to była taka głęboka jeszcze, nie może nie konspira, ale taka bardzo oddolna inicjatywa, mm -hmm. która już wtedy poruszała właśnie spotkanie na żywo kilkudziesięciu osób strasznie zafascynowanych tą Wikipedią. I tutaj z tego miejsca chciałbym wszystkim podziękować, którzy się przyczynili do tego rozwoju, po pierwsze tego projektu, projektu, projektów, naszych projektów też siostrzanych, projektów, które się pojawiały przez lata, z Wikipedią, ale też samego stowarzyszenia, bo to jest praca bardzo wielu osób, które włożyły wiele swego czasu, serca, wysiłku, stresu, żeby nas tutaj doprowadzić. Więc bardzo dziękuję. Tak samo jak wszystkim darczyńcom, wszystkim osobom, które nam otwarły drzwi w tym czy w innym momencie, kiedy jeszcze byliśmy malutkim stowarzyszeniem albo czymś trochę większym. A, więc zrobiliśmy wielki postęp. A co dalej? Co za 10 lat? Jeśli chodzi o projekty, podejrzewam, że będziemy w coraz większym stopniu korzystać z narzędzi półautomatycznych, automatycznych. Mam przynajmniej taką nadzieję. I coraz doskonalsze boty będą, tak? I tak, ten... sposoby, ustruktury, sposób na ustrukturyzowanie danych. Też dlatego, że ta masa wiedzy, którą musimy obsłużyć. Z roku na rok jest coraz większa. To jest banał, ale tak naprawdę, no, tak długo jak nie następuje kolaps cywilizacyjny, my wiemy coraz więcej. No ale wydawało świat się, że świat się tworzy, Co? świat się dzieje coraz bardziej, mm -hmm. wiesz, coraz bardziej skomplikowany. Tak? Ale Gdy wydawało to... się, że tych haseł jest no, jakaś tam ograniczona w końcu. Tak. Liczba, o, tutaj mam taką anegdotę. W chyba 2005 roku bodajże. Pamiętam, że na anglojęzycznej Wikipedii ktoś spróbował liczyć ile tak tych haseł powinno być. Mm, to było bardzo zabawne, tak. To takie, wiesz, to już tak kreda na wodzie, I tak pamiętam, że ten ktoś bardzo dociekliwy e, próbował ustalić, ustalił sobie w jakiś sposób, nie wiem, jak dokładnie wygląda ta kalkulacja, że czego jak czego, ale na przykład biografie, biografie to już są generalnie zrobione w 97%. Ja pamiętam tę liczbę, te 97%. To wtedy ta anglojęzyczna Wikipedia miała tam kilkaset tysięcy e, haseł Biogramów. wówczas, tak? Um, to było w ogóle od, od czapy, bo było wiadomo, że nawet jakby wziąć te biogramy z innych wersji językowych, to, to jakby było już, już, już więcej, prawda? Cała ta spekulacja przypomina trochę takie spekulacje, tak jak, nie wiem, mediewiści opowiadają, jak to tam sobie ci, ci ludzie czasem, intelektualiści epoki, różne rzeczy wyobrażali. Więc wydaje mi się, że jest bardzo trudno, bardzo trudno jest przewidywać pewne fakty, zwłaszcza, że cykl życia w Wikipedii Właśnie jest to trochę cyklem. W 2006 roku, 2007 roku, kiedy Wikipedia polskojęzyczna, chyba każda Wikipedia była wtedy w takim stanie największego rozwoju, to znaczy liczba aktywnych autorów, liczba haseł i tak dalej przerastała w sposób praktycznie wykładniczy. Znaczy to, wiesz, to był z roku na rok był coraz większy postęp. Wydawało się, że. Mm, tak, na przykład encyklopedyczność, to co my będziemy opisywać, sposób, stopień detalu za 10 lat, za 20 lat osiągnie. Yy... Poziom Perfekcji, niewyobrażalny, tak. tak mhm. Będziemy pisać, nie wiem, o każdym wydaniu znanego miesięcznika mhm. czy tygodnika, i po prostu stworzymy gigantyczną bazę wiedzy. I każdy tak? człowiek będzie miał tak, swoje i, hasło. I będzie to tak. tak, i będzie to rzeczywiście powszechna, powszechna, powszechna czynność. Oczywiście, że nie 100%, nawet nie 10%, ale to będzie stosunkowo częsta aktywność, jakby społeczna, skoro wszyscy będą mieli dostęp do internetu, źródła są, digitalizacja jest, wiadomo, jak to robić. Coraz lepsze. Narzędzia, więc będziemy się w to bawić. Niestety tak się też nie stało. Z tych powodów, chociażby wyobrażanie sobie, jak będzie przebiegał ten proces, dynamika, jest trudne. Ale możemy sobie postawić kilka, kilka przewidywań. Po pierwsze, wydaje mi się, że będziemy działać w sposób mądrzejszy. Będziemy działać mądrzej, albo nie będziemy w stanie tego obsługiwać. Um, też dlatego, że w poszczególnych wersjach językowych łącznie to już jest po, na pewno ponad 50 milionów haseł. Dawno temu już minęło te 50 milionów. Um, będziemy się uczyć wzajemnie, czyli coraz większa liczba wiedzy będzie umieszczona w takiej postaci tak zwanej semantycznej i między językami, na przykład wzajemnie języki będą siebie zasilały informacją, czyli na przykład jeśli a zmienisz informację na temat liczby mieszkańców w niemieckim mieście w wersji niemieckojęzycznej, to mhm. wersja polska, indonezyjska i angielska. A zmieni tę informację. No bo to będziesz musiał zmieniać w Wikidanych, chyba. Tak, tak, tak. Mhm. a I to nie będzie, w haśle bezpośrednio. Dokładnie, i to mhm. będzie tak zasilane, że będziemy w stanie dawać podstawowe informacje przy pomocy pewnego rodzaju auto, autotranslatora. To wspólna baza danych dla tak, wszystkich tak, języków. Tak, mhm. Jeśli... może tutaj przydadzą się ze, ze dwa zdania na temat mhm. właśnie Wikidanych, bo Wikipedia opisuje dziś, czy znaczy Wikipedyści opisują, opisują dziś rzeczywistość na dwóch poziomach. Prozą, czyli tak jak y, to potem czytamy i konsumujemy, i poziom niżej są jeszcze dane. Y, I to jest taki element opisania, y, znaczy taki sposób opisywania rzeczywistości, żeby dało się te dane później wykorzystywać y, w, no, w różnych kontekstach. Czyli, no, dzisiaj, jesteśmy w Warszawie, Warszawa ma określoną liczbę mieszkańców, która się zmienia w czasie. Y, ale na dany moment ta wartość jest no, znana i mm, jakby publikowana przez gdzieś tam urząd, urząd miasta. I teraz, jeśli jej, ona się zmieni, to ta liczba, y, ta, ta wartość powinna się a, zmienić i w haśle Warszawa, i w haśle największe polskie miasta. I w, we, wszystkich, we wersjach wszystkich wersjach językowych. We wersjach językowych, tak? I tutaj no, stworzyliśmy taki system, dzięki któremu, nazwany właśnie Wikidane, dzięki któremu ten proces się dzieje łatwo i szybko. Względnie łatwo i bardzo szybko. Mhm. Tak. Jeśli tylko oczywiście. Czyli współ... naj, największy rozwój widzicie właśnie w wikidanych tak? przez najbliższe 10 lat? Um, czy, um, nawet. Może nie tyle w Wikidanych, co w zwiększonym stopniu używania ich. Hmm. Bo nawet Wikipedyści to, to są ludzie, i nawet Wikipedyści niekoniecznie wierzą w każdą rewolucję, prawda? To, to jest tak, że a nie każdy Wikipedysta musi na przykład wierzyć w te Wikidane, które ktoś tam tworzy jakiś inny losowy człowiek z internetu, prawda? Jakże, jakże można za, za, zaufać? Mhm. Um, natomiast tak, będziemy, myślę, że będziemy iść w tym kierunku. Nawet więcej, um, wydaje mi się, że um, będziemy się rozwijać w ten sposób, aby całe zdania i całe akapity mogły się pojawiać na podstawie tak przedstawionych informacji. W końcu to już będzie trzecia dekada XXI wieku, trzeba. chyba najwyższy czas na takie mhm. nowości. Co poza tym, podejrzewam, że stopień zweryfikowania poszczególnych treści, jakości tego, tej weryfikacji oraz doszlifowywania poszczególnych elementów będzie znacznie większe. Znaczy, tak jak teraz mamy Wikipedyści się bardzo chwalą, możemy aż podać. Będziemy odsłuchiwać tej audycji za 10 lat i będziemy sobie weryfikować te informacje. Tak jak obecnie, sprawdźmy. Mamy ze wszystkich wyróżnionych tak zwanych wyróżnionych artykułów w Wikipedii, z których są artykuły na medal, dobre artykuły i listy na medal. W tej chwili mamy ich 4019 i to jest 2,8 promila. Wszystkich artykułów, z czego artykułów na medal jest 859, dobrych artykułów to jest taki poziom niżej, 2906. Um, podejrzewam, że ta liczba znacznie wzrośnie i na pewno Wikipedyści będą dążyć do tego, aby e, ta liczba promili e, mhm. wyróżnionych artykułów była znacznie większa. Um, też ku radości. Czytelników i ku lepszej opinii na temat mhm. uh, zawartości Wikipedii. To jeszcze dodajmy, że nagrywamy audycję 27 listopada 2020 roku, żeby <głos> był <głos> jakiś punkt odniesienia. <noise> tak Ale co? Ja myślę, że w jakiś sposób zastosujemy sztuczną inteligencję. Wikipedii, czy w mechanizmach Wikipedii. Jeszcze nie wiem, jak to mogłoby funkcjonować, ale to, co słyszę o tym, co ta sztuczna inteligencja potrafi, mm -hmm. jakie obliczenia potrafi wykonywać, jakie połączenia potrafi tworzyć z danych właśnie, tak. wyciągając mhm. je z danych, a my mamy bardzo dużo danych tak. i będziemy je w dodatku systematyzować w tych Zdra wiki danych. Zdradzę Ci też sekret, bo kiedy ludzie mówią sztuczne inteligencja, to znaczy ja sam nie używam, staram się nie używać terminu sztuczna inteligencja, bo tak naprawdę nie wiemy, o czym My mówimy, ja jestem trochę z wykształcenia i trochę z zawodu, zajmuję się metodami, które są uważane za sztuczną inteligencję, między innymi. I na przykład anglojęzyczna Wikipedia od kilku lat korzysta z pewnych mechanizmów, które jak najbardziej można nazwać sztuczną inteligencją. Nawet one częściowo przeszły do, do wersji polskojęzycznej i innych wersji polskojęzycznych, czyli na przykład automatycznego podpowiadania, zgadywania jakości, Dokonywanych wpisów przez ludzi. Aha. W 20, 2020 roku też nie jest tak, że każdy wpis, um, każdy wpis i każda zmiana hasła um, jest taka sama. To znaczy, teraz już jest to mechanizm, który zgaduje, rozpoznaje np. wulgaryzmy, Aha. rozpoznaje różne rzeczy, potrafi ocenić lepiej lub gorzej, a na ile dobra, na ile rozbudowująca jest to np. kontrybucja. To jest jeden ze sposobów, prawda? Na przykład automatycznego mhm. oceniania i weryfikowania. Inne rzeczy, które podpowiadasz, właśnie wzajemne sprawdzanie i wzajemne przekazywanie treści między na przykład poszczególnymi hasłami, skoro w jednym miejscu, tak jak na przykład powiedział Łukasz. Na przykład, jeśli w haśle Warszawa pojawia się jakaś informacja, to być może ona się powinna znaleźć też w czymś innym. Na przykład, nie wiem, lista miast nad Wisłą, może. może tam też się powinno coś takiego znaleźć, albo w stolice europejskie, prawda? Może coś takiego. A dlaczego to nie jest przekazywane? Narzędzia dotyczące wyszukiwania informacji, nawet w internecie, dobrego uźródłowienia. Narzędzia, które wiesz, dasz mu zdanie, ono ci będzie szukać. A, odpowiedniego źródła do tego zdania. Przeglądając na przykład literaturę specjalistyczną. Albo odwrotnie, sprawdzające i weryfikujące dane źródła, czy one na przykład są aktualne i tak dalej, i tak no dalej. Jesteśmy też na początku takiej ery digitalizacyjnej, tak, no bo robimy to już od wielu lat. Te wszystkie teksty trafiają Powoli, powoli do jednej cyfrowej chmury. Mhm. I dopiero, dopiero jak to będzie zamknięty projekt, tak, żebyśmy się rozliczyli z przeszłością, to będziemy mogli myśleć o tym, żeby to na bieżąco robić dalej. Ja, ja myślę, że tutaj też czeka nas duża zmiana. E, taką mam. Nadzieję, ale też i podejrzenie w, w tej części konsumpcyjnej. Bo no. Michał tak. bardzo ładnie tutaj nam pokazał, jak może się zmieniać proces tworzenia i współtworzenia w Wikipedii. A, a jeszcze zostaje nam ten proces później podania tych stworzonych przez człowieka albo przez jakieś automatyczne procesy informacji. I, no I teraz tak, no dzisiaj Wikipedia jest, i o tym też wspominaliśmy wcześniej, w znaczącej większości pro, po prostu tekstem. Mhm. Czy będziemy mogli sobie posłuchać Wikipedii w przyszłości? Pewnie tak. Mhm. A ja bym nawet, co ryzyko twierdzenie, że będziemy mogli Wikipedię zapytać o coś. I dostać odpowiedź nie w formie hasła, tylko w formie odpowiedzi na, zadanie, na zadane przez człowieka e, pytanie. I to jest jeden z, e, jedna z konsekwencji właśnie istnienia tej drugiej, głębszej warstwy, e, o której mówiłem wcześniej, czyli właśnie wiki danych. E, jeśli Słuchacze przypuszczają, że e, takie mechanizmy jak e, asystent Google czy Siri, e, to one wiedzą, e, znają te, te wszystkie e, odpowiedzi na, na pytania, tak o same z siebie. To nie. Właśnie z, znaczy one, właśnie z Wikipedii. No właśnie, One już korzystają właśnie z Wikipedii. Z Wikipedia, tak, tak. Wiesz, e, tak anegdotycznie. Tylko nie podają źródła. E, wiesz co? Niekoniecznie, bo e, na przykład sposób, z którego. Moja osobista mama e, korzysta z Wikipedii najczęściej, to jest rozwiązywanie krzyżówek. To jest spytanie się tego czarnego, prostokątnego wiesz, urządzenia. I, I często słyszę, jak podaje Wikipedia? <grym>, coś tam, coś tam. <grym>, Czyli to wynika wyszukiwania. Jest, no Tak, tak, tak. Mhm. tak, jest, no, tak. Um, więc no tak, Wikipedia służy na bardzo wiele sposobów. Musimy pamiętać, że zasoby Wikipedii, um, które są w pewnym sensie dobrem publicznym, tak jak ten projekt jest dobrem publicznym jest sposób ich tworzenia, um, są wykorzystywane i są z nami obecne w bardzo wielu miejscach. Um, Chociaż wiele osób się do tego nie przyznaje, one są, one są wykorzystywane przez profesjonalistów, przez akademików, są wykorzystywane przez uczniów i często przez nauczycieli i przez prezydenta kraju i wiele różnych osób. Są wykorzystywane właśnie przez na przykład wielkie korporacje, takie jak Google'a, więc z Wikipedią się spotykamy na co dzień, w ten czy w inny sposób. Dlatego też dbajmy o naszą Wikipedię. Tak. No, i stała się takim punktem odniesienia, taką opoką, chyba, w świecie takim niepewnym, tak? I takiego komerc komercjalizmu. Tak, to w ogóle jest na wiele sposobów. To, że Wikipedia przynajmniej obecnie daje nam gwarancję gwarancję nieschlebiania, to po pierwsze. To znaczy, Wikipedia, w przeciwieństwie do tych różnych mediów, o których mówił Łukasz przed chwilą, nie zwraca się do jednego konkretnego odbiorcy. W związku z tym ona nie ubarwia, nie opowiada tej wersji wydarzeń, którą my byśmy bardzo chcieli usłyszeć. A to jest taka nasza ludzka przypadłość, że najbardziej lubimy te melodie, które znamy i najbardziej lubimy te prawdy, z którymi się zgadzamy. A, więc Wikipedia jest takim forum, gdzie spotykają się ludzie o bardzo różnym stopniu doświadczenia, sytuacji życiowej, poglądów wieku, statusu i tak dalej i dostają to samo. Co jest chyba dobre, że ta wiedza nie jest jakoś strasznie pod nich, pod nich przykrawana, co może utrudnia w jakiś sposób czytanie i posługiwanie się Wikipedią danemu odbiorcy, ale z drugiej strony mówi o pewnym uniwersalnym charakterze, że jest to rzeczywiście encyklopedia powszechna w pewnym sensie. A druga rzecz jest z tą Wikipedią związana taka, że to też właśnie jest czyste, czyste przedsięwzięcie i czysta sytuacja, więc nie ma tutaj sponsora tego hasła, prawda? No to jest tak, to jest olbrzymi, oddzielny temat, czyli finansowanie Wikipedii właściwie. Tak, nie za bardzo chyba zwykły czytelnik ma pojęcie, skąd się, jak, jak to się dzieje, że no, te serwery chociażby funkcjonują, no ale, ale generalnie to chyba był dobry pomysł, nie? żeby nie było sponsorów, żeby nie było reklam w Wikipedii. Mhm. Chociaż były takie zakusy, ale chyba są udaremnione już na zawsze. To, tak, jak Michał mówił, Wikipedia jest, jest dobrem publicznym i. Utrzymuje się no, z ofiarności publicznej, ale też ze wsparcia innych organizacji społecznych, bądź też No tak, ale fundacji. właściwie jak, jak tak mówisz, to ja się zastanawiam, dlaczego państwo nie wspiera Wikipedii finansowo, na przykład. Czy wtedy Wikipedia byłaby niezależna i neutralna? No, ale i nie państwo to my, ja w tym sensie mówię. Nie mówię o rządzącym. Rozumiem, i, <laughs> rozumiem i, i jakby. Może to już przestarzałe myślenie. Nie, jakim bardziej nie, to, nie, to, 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 to ja, ja rozumiem ten hmm. jakby tok rozumowania czy myślenia o państwie jako nacji obywateli, ale jednak no, musimy, żyjemy w prawdziwym świecie i wiemy, że na, na ten element takiej. Idealnej demokracji nałożona jest cała machina um, i to w każdym państwie. Nie, nie mówię tego w, w żadnym razie tutaj jakoś polsko-centrycznie. Um, i, i, I to ma swoje no, minusy, tak. Wikipedia jest projektem uh, międzynarodowym, glo globalnym, ale uh, ma uh, no, w, na styku właśnie z. Uh, Władzą w wielu krajach różne problemy, tak? I tak jak my tutaj w Polsce możemy się zastanawiać nad tym, czy, czy czasem Wikipedia nie mogłaby być przez nas, obywateli poprzez państwo finansowana, to tak nasi koledzy w Chinach mhm. mają zupełnie inny problem, bo tam tworzenie obiektywnego Źródła informacji no, Państwu się nie podoba, tak? Bo informacja nie ma być obiektywna, ma być zgodna z wersją 11. akceptowalną, 11. tak? Mhm. I, I to powoduje, że taka, takie uzależnienie Wikipedii jako, jako tego dobra publicznego od. Mechanizmów państwowych, no, byłoby w takim sensie globalnym ryzykowne. Natomiast jednocześnie mogę powiedzieć tak, że jako stowarzyszenie, które działa też na, dla, dla dobra obywateli, no, o środki publiczne możemy zabiegać i zabiegamy na konkretne działania. I to wtedy nie jest finansowanie. Wikipedii i jej dalszego istnienia i, i działania, ale jest to na przykład wzbogacanie jej o zcyfryzowane e, e, jakieś dzieła Zasabek, sztuki czy, czy, a, czy kultury. Um, i, I w ten sposób też jako obywatele możemy się do tego mhm. e, dzieła dokładać. Oczywiście miło byłoby, gdyby państwo, państwo polskie przeznaczało większe środki na właśnie na przykład digitalizację i swoich zbiorów, en, tak. zbiorów mm -hmm. edukację publiczną przedstawianie, do, do, dobry dostęp na przykład, do, staty do statystyk publicznych to mm -hmm. jest kwestia, o którą niektórzy Polacy dopiero teraz zauważają w takich sytuacjach jak pandemia, prawda? jakie jest znaczenie statystyki publicznej. Ale... Ta statystyka publiczna to jest coś, z czym żyjemy na co dzień w bardzo, bardzo wielu dziedzinach i mm -hmm. na podstawie której podejmowane są różne decyzje i a, brak <laughs> dostępu czy trudny dostęp do dobrych danych a, szkodzi nam wszystkim. A więc dobrze by było, dobrze by było te wszystkie rzeczy mieć, prawda, od, nie wiem, od kartografii po, prostych, po proste liczby. Tak. Dane meteorologiczne. To jest też coś, no, może nie jest oczywistym elementem yy, takiej, takiego potrzebnego otoczenia Wikipedii, ale y, ten element dostępności danych, no im więcej będzie ich dostępnych, tym więcej z nich znajdzie swoje odzwierciedlenie w Wikipedii. I to zarówno y, jeśli chodzi o dane publiczne, o których mówił Michał, jak i to, co produkują nasze uczelnie, E, wszelkie e, badania naukowe, które dzisiaj często są za e, tak zwanym paywallem uh -huh, e, w tej uh -huh. czy innej formie, e, a mogłyby być przez Wikibedystów wykorzystywane e, do uźródławiania czy też nawet tworzenia e, haseł. Nie? Uh -huh. e, także to, o, o tę e, podstawę. W postaci danych też będziemy zabiegać i walczyć po to, żeby nie tylko polska Wikipedia, ale w ogóle wszystkie wersje językowe mogły Polskę opisywać jak najlepiej, jak najdokładniej. Hmm. Bardzo dziękuję Wam za wizytę w studio. Łukasz, przyjechałeś z Poznania. Dziękuję za ten wysiłek. Dzięki. Michał w Warszawie mieszka, ale też ciężko cię tutaj ściągnąć, więc mamy dobrą, dobrą okazję, żeby, żeby, żeby posłuchać, co macie do, do powiedzenia na temat Wikipedii. I bardzo dziękuję za te wasze przemyślenia. Myślę, że medal za wytrwałość należy komuś, kto nas dosłuchał do końca. <grym> ale z drugiej strony, jeśli ktoś chciał, no to miał możliwość, prawda? Także Tak jest. Dzięki bardzo. No i cóż. Um... Możemy chyba powiedzieć, czy powtórzyć ten apel Michała. Nie tylko trzymajcie za nas kciuki, ale też z nami. wspierajcie. Z nami, trzymajcie I, kciuki. I, o, trzymajcie z nami kciuki, tak jest. Okay. Do zobaczenia i wiele radości z Wikipedii. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem: Jak Wikipedia zmienia świat? Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski.wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuję, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia!